Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w drugi dzień świąt. My dzisiaj siedzimy w domu. Mój mąż jutro wyjeżdża. A ja jutro jadę z Jasiem na te badania i pojutrze będziemy... Czekajcie, bo jutro jest co? Wtorek? A w czwartek mamy ten zabieg, jeżeli jutro wszystko dobrze pójdzie. Natomiast dzisiaj jest drugi dzień świąt, siedzimy w domu, mój mąż jest na dworze, tam coś robi, ja mam czas, zaraz będę robić obiad, ale wcześniej chciałam nagrać dla was haul z Bonpixa. Dostałam moje kolejne zamówienie z Bonpix i chcę je wam pokazać. I tak, już sobie to powyjmowałam z tych worków, powyjmowałam z tych folii, żeby tu nie szeleścić, żeby było szybciej, więc pokazuję wam, co zamówiłam. Zamówiłam sobie 3 pary dresów, ponieważ moje stare dresy już się przetarły i są okropne. Ja teraz chodzę w jeansach, a lubię chodzić w dresach, więc... Stąd też to moje zamówienie, no i zamówiłam sobie 3 pary dresów. Są to dresy, jedne takie szare, szary melanż z kieszeniami. Tutaj przy kieszeniach mają takie białe elementy, tu mają też biały paset, taki sznurek. I to są spodnie na 7 ósmych, ale to ja je wam za chwilę przymierzę, to zobaczycie je na mnie. Drugie to są takie niebieskie. Niebieskie z kieszeniami również. I to są spodnie chyba za kolano. Ja już nie pamiętam tych długości naprawdę. Wszystkie linki wam wrzucę. No i to jest tutaj taki pasek z boku niebieski. Tu górę ma też niebieską. Ceny postaram się wam tu napisać, żeby się nie myliło. I trzecie spodnie to są czarne z takim białym paskiem. Ja już takie miałam, jedne, ale granatowe. Tym razem wzięłam sobie czarne z kieszeniami, takie zwykłe, no i z tym białym paskiem tylko po boku. I myślę, że w tych spodniach będę sobie śmiało śmigać. Jedne sobie przeznaczę na rower, a w pozostałych będę śmigać i chcę sobie jeszcze domówić w ogóle dresów. Więc to tak. Zamówiłam sobie też 2 biustonosze, bo ja nie byłabym sobą, gdybym nie zamawiała z Bonpixa bielizny. I tutaj to wygląda jak różowy, bo mój telefon przekłamuje, natomiast to jest pomarańczowy, więc musicie mi wierzyć na słowo, że to jest pomarańczowy. Mój rozmiar to jest 85A i pasuje idealnie, bo go już mierzyłam, więc wam go nie będę pokazywać, ale kolor jest pomarańczowy. Tu wygląda na różowy, taki bardzo mocno różowy, tak samo jak moje paznokcie, natomiast paznokcie znowuż mam czerwone, a to jest pomarańcz. Więc to odkładam na bok, bo nie będę wam tego pokazywać. I drugi biustonosz, który odsyłam i który już raz miałam. I coś mi tu w nim nie gra. Mam do niego majtki. Majtki są ok. Natomiast nie gra mi tu w nim miseczka. I zamówiłam sobie pierwszym razem 90A. A teraz zamówiłam 85A, tak jak noszę inne. I nadal za duża jest ta miseczka dla mnie, więc go odsyłam. I kolejną rzeczą, nad którą zastanawiam się, aby ją odesłać, jest ta sukienka. I to jest sukienka niebieski leopard, ona się tam tak nazywa, taka koszulowa. Tu mamy taką koszulę, tu mamy takie marszczenie na brzuchu. Ja ją muszę wyprasować, żeby ją ubrać i wam ją pokażę, jak to na mnie wygląda, ale nie wiem, chyba ją będę odsyłać, no. Coś mi tu w niej nie pasuje. Dobra, pierwsze dresy mam na sobie i nic nie ma widać, poczekajcie. Więc tak, pierwsze dresy ja mam już na sobie, coś tu może będzie widać, bo przed chwilką nie było nic widać.
I to są te czaje NDS-y. One są takie dosyć, można je podciągnąć jeszcze wyżej, z boku, z tyłu. I na długość to są do... Jezu. Jak to pokazać, no? Są do samego... Nie pokażę, bo tak... Masakra. O, może tu wam pokażę, słuchajcie. I są do samego dołu. Musicie mi wierzyć na słowo, no niestety nie da się inaczej tego pokazać, bo ja nie umiem jakoś się tak ustawić specjalnie. Zaraz przymierzę wam te drugie dresy. Tam będzie może lepiej widać, bo one są trochę krótsze. Dobra. I teraz już mam te drugie, te niebieskie dresy na sobie. One mają fajne to, że mają te kieszenie na zapięcie, więc jak ja jadę na rower... O, tylko coś... Ten zamek chyba... Już się zepsuło? Nie. Ale jest metalowe, więc pewnie się zepsuje szybko, bo te metalowe zamki wbrew pozorom no, ciężko się zapinają i po praniu one źle wyglądają. I te mają długość, to się nazywa długość 7 ósmych chyba, więc tak do kostki, przed kostkę trochę. Jezu, niżej muszę wziąć. Tak. Takie dresy, wiecie. Do polatania. Ale fajne są. Mi się podoba tutaj. I ten materiał jest cienki, taki bardzo cienki, więc... Więc co? Więc teraz na lato i na wiosnę w sam raz właśnie na takie ciepłe dni. I trzecie dresy, co mam na sobie. One są... najbardziej obciskają mnie przy kostkach. I teraz fajnie, żeby nic nie widzicie. O, zaraz mi aparat spadnie i będzie w ogóle akcja tysiąclecia. I one najbardziej obciskają mnie tu, bo tu mają taką gumkę. I ta gumka trochę obciska, ale ona z czasem się rozciągnie. No i tych na pewno na rower nie będę zakładać, bo tu nie ma zapięcia w... I te kieszenie są bardzo płytkie, więc jak ja włożę sobie telefon, to mi na pewno wypadnie, no chyba, że będę zakładać jakąś bluzę i telefon wsadzę do bluzy. No. Na razie będę chyba w tych czarnych chodzić i tyle. I jeszcze wam pokażę tą sukienkę, ale jednak się zdecydowałam, że ja ją odsyłam, bo ona się nie nadaje. Ja bardzo chciałabym nosić sukienki, ale jakoś jak ja się nie czuję w tym, to jednak nie. No i jestem już w tej sukience. Co prawda kolor mi się bardzo podoba i myślę, że pasuje mi ten właśnie ten wzór, ale tutaj rękawy mają taki jakiś dziwny, dziwne szycie. Ja kilka razy spotkałam się z takimi rękawami, że one są długie i tylko mają tutaj dwa zapięcia i że je się zakłada. Myślę, że mogłabym jakoś to tutaj założyć jeszcze. Chociaż to nie wygląda za dobrze. Nie, więc te rękawy przede wszystkim to jest... Porażka teraz, jak ja to zapnę. No. Kurczaki. Kurczaki, odpięłam i zapiąć jedną ręką, to tak nie będzie łatwo. No właśnie. Dobra, zapięłam. I teraz pokazuję wam dół. Ja nie mam rajstop, więc... Jezu, siedź tu. Więc się nie wystraszcie. Mam gołe nogi, a moje nogi zbyt piękne też nie są. Ale
Nie wiem, czy stopy by cokolwiek tu dały, bo ta sukienka, ona ma tutaj takie drapowanie, które jest ściągnięte w ten sposób i tu wszystko fajnie, że ona nam ma kieszenie, ma super te kieszenie. Nie wiem, no. Czy ja może mogłabym mieć jakiś większy rozmiar tego, żeby się w tym czuć, ale te rękawy tak tutaj wkurzają. Bo tak, one tu są przypięte na guziki. Tutaj jest taka ta niby bufka, ale to tak ściąga jakąś rękę. I ja nie wiem, czy ja powinna mieć większy rozmiar, to cały czas to tu mnie pije. Tutaj w tym miejscu tylko ciągnie, tak? Reszta wszystko jest ok. A myślę, że gdybym wzięła rozmiar 48, to już nie byłoby to. I ten brak guzika tutaj też bardzo mnie denerwuje, bo no to będzie się rozchodzić. Ja nie mam zbyt zgrabnych nóg, więc ja wolałabym, żeby to było tutaj zeszyte, jakoś zakończone. Tu mi nic się nie rozłazi. Te guziki się trzymają, no ale ten ostatni to na dole to się rozłazi. Więc nie wiem. Nie wiem, czy ja mogłabym coś takiego w ogóle gdzieś ubrać, że ja bym w tym wyszła. Pewnie bym wyszła, może do jakichś leggingsów. Może muszę sobie zamówić większy rozmiar i wtedy nie będzie mnie piło tu. I może do tego pomyślę nad jakimiś leggingsami z Bonpixa czy coś. Ale póki co, no, jakoś ja się nie czuję. Czuję się fajnie w tym wzorze, w tej panterce. Bo fajnie pasuje mi tutaj do góry. Myślę, że jest ok. Ale fajnie czułabym się w takiej koszuli. Natomiast pomysł na to jako sukienkę to nie. Więc ja to odsyłam. Zastanowię się nad tym, czy wziąć większy rozmiar. Czy może większy rozmiar byłby ciutkę dłuższy. I może nie piłoby mnie w tych rękawach. Ewentualnie zamówię większy i najwyżej odeślę po prostu. No. Tyle, co poniosę koszty odsyłania, tak? Bo wysyłki do mnie, ja nie ponoszę kosztów. Rzadko kiedy, bo jestem w tym Bontwixie już długo i przeważnie mam tam te kody rabatowe na darmową wysyłkę, więc nie ponoszę tego kosztu, że oni mi to przysyłają, tylko ponoszę koszt, kiedy ja odsyłam. Więc nie wiem, ale na pewno ją odeślę. Jak zamówię kolejną, to może wam pokażę. Chociaż no, cały czas się waham, mimo że podoba mi się bardzo ta panterka przy twarzy. Myślę,